Siemaneczko, z tej strony Vape4Brothers. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak robić bandowanie. Pierwszym krokiem, jaki musicie wiedzieć, to jest wypuszczenie dobrego, solidnego, grubego kółka i poprowadzenie ręką za szczęki. Więc jak to wygląda w praktyce, pokażę wam teraz. Puszczacie sobie kółeczko, dosyć solidne. Wpierw musimy zrobić sobie kółeczko. Potem musimy energicznie wypchnąć rękę, ale nie tak szybko, ponieważ się rozpadnie kółko, bo to wpływa jakbyś taka siła... Katru? Takiego? Środkowa. Więc musicie nie pchać to mocno, ale energicznie, tak? Stopniowo. Kółeczko popychacie i prowadzicie ją ręką. Najlepiej, żeby to była otwarta ręka cała. Nie jakieś tam, jakieś takie zgięcia czy coś, tylko otwarta ręka i robicie strzał. I prowadzicie ją nadal takim samym ruchem, jak wystrzeliliście, nie? Czyli strzelacie od razu i od razu synchronizacja ręki. I to najprawdopodobniej wam się uda za jakimś tam którymś razem, ponieważ to nie wyjdzie wam za pierwszym razem. Tak jak mi, kiedyś wychodziło się, strasznie wkurzałem na to, no ale praca czyni mistrza, więc trzeba to ćwiczyć. Więc teraz zobaczycie sobie krótki klip, jak to wychodzi w praktyce. Ten odcinek. Myślę, że wam pomogłem w tym, jak robić bandę. W następnych odcinkach będziemy wam recenzować IQOS-a, czyli po prostu niby nowego e-papierosa, który ma zmienić świat. Moim zdaniem nie zmienia świata, ale zobaczycie dopiero w następnym odcinku. Tutaj możecie sobie zobaczyć poradnik odnośnie kółek, jak robić dobre kółka, które też prowadzę ja. A tu zobaczycie sobie, jak gruby spamuje kółkami, więc zapraszam do oglądania. Zostawcie też suba, łapeczkę w górę, komentarz, możecie udostępnić znajomym, jeżeli wam podobał się ten odcinek. Więc to na wszystko. Siemanko.